Ja przekroczę czysto jednakowo czy nie. A druga sprawa, żeby troszkę ulgę się mieli do takich dłuższej ścieżki. Jak wypiję piwo, no to no, koło promila, a wziąć do auta, czy trzymać go godzinę, dwie, wieczór, dwie, to mu spadnie do 0,02 i on się upadnie. Na ostatnie pytanie odpowiem. Ustawodawca tak ustawę skonstruował, że przepisy obowiązują wszystkich. Czy dana osoba już od odpowiedzialności karnej, jeżeli odpowiedzialność karna uzyskuje przy skończeniu 17 lat, a przy innych niebezpiecznych przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu wcześniej 16 lat, więc wszystkie osoby są jednakowo traktowane. Natomiast co pan mówi, że przytrzymać się w samochodzie jest bezprawne zatrzymanie, że pana i policja też jest organem bezprawnym. Też o konsekwencje prawne, bo później mała sekretarza obrony policja, że kogoś przytrzymuje. Natomiast jest przepis, jest zakaz skierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, bo pojemny pryje, bo na przestępstwo nie jest, ale nie jest na wykroczenie, proszę pana. Także jeżeli ktoś planuje picie alkoholu, no to musi się wiązać z tym, że po prostu jeżeli będzie łamał te przepisy, będzie po prostu karany karami, które są po prostu w taryfikatorach. A najlepiej w takim wypadku zostawić samochód na parkingu i iść pieszo, bo mówię, jeżeli taki kierujący pod tym alkoholu jeszcze sobie krzywdę zrobił, to osadzony karę wymierzy. Natomiast dużo przypadków jest takich, że po prostu cierpią niewinni ludzie, dzieci, matki, inne osoby, którzy są potrącani przez nietrzeźwych kierujących. Według statystyk ta ilość nietrzeźwych kierujących się zmniejsza w Polsce ze względu na różne programy edukacyjne, uświadomienia ludzi, jak i też na pewno państwo dacie wiadomości po długich weekendach czy weekendach. Tych kierujących jednak jest dużo, chociaż coraz trudniej o prawo jazdy. Później też są zaostrzone kary pod wpływem jazdy alkoholu. Tam kara, pierwsza jest kara grzywny około 5 miesięcy, to się płaci za jazdę pod wpływem alkoholu. A odnośnie, proszę pana, co pan mówi, tej drogi na parkingu, już gmina poszła w nowym kierunku, jest oznaczone jako druga jednokierunkowa. Są wyznaczone miejsca parkowania. Na tablicy jest też oznaczona tablica pod spodem informująca, w jaki sposób należy parkować. Także my jako policja będziemy też kontrolować. Pewnie z początku pouczać kierujących, którzy nie parkują w miejscach wyznaczonych, tylko tak jak pan mówi, wzdłuż tego krawężnika, mijając ruch wycofujący osobom z tych miejsc parkingowych. Także też państwo też musicie po prostu, nie że jadę, parkuję, gdzie mi się podoba i idę sobie załatwiać rzeczy, tylko też miejsce znaleźć. Problem parkowania w ulicach jest, no bo dawniej jeden samochód na kilka domów był, teraz się zdarza, że 3-4 samochody jest w gospodarstwie i coraz więcej aut przybywa, natomiast w ulicach no nie da się rozszerzyć i tych miejsc więcej nie da się zrobić, tak samo w innych miejscowościach. Żeby po prostu zwracać uwagę, jak się parkuje, żeby po prostu sobie nie zaszkodzić, jak i innym osobom nie zaszkodzić. Tutaj pan poruszył odnośnie wiek. Niektórzy się śmiali, każdy będzie w takim wieku. A przepis jest taki, że po prostu jeżeli mamy problemy z wycofywaniem, z miejsc niewidoczne, trudno dostępne, my mamy jakieś problemy z wycofywaniem, należy sobie zapewnić udział osób, jakichś posłanek, żeby pomogła nam wycofać. Na takiej zasadzie. Dziękuję bardzo. Dlatego dołożę do tego, że ten parking w Rybnicach jest zrobiony na parkowanie prostopadłe. Znak jest, że jest zakaz zatrzymywania się po prawej stronie, jak się wie. I to już funkcjonuje pewnie z półtora roku. Doszedłem do wniosku wspólnie, że trzeba będzie po prostu wyciągnąć te kostki czerwone, ten znak
usunął całkiem i żeby było parkowanie pod kątem i wtedy będą mogły te równolegle parkowanie też zrobić i wszyscy się zmieszczą, bo przepis jest zastosowany, ale życie okazało się inne. Teraz tak, czy my mamy z uporem maniaka stosować przepis, czy łatwiej będzie dostosować się do życia? Moim zdaniem łatwiej do życia się dostosować i wyciągnąć, zrezygnować z tego prostopadłego parkowania na rzecz parkowania pod kątem i wtedy obok będą mogły stać autobusy i te samochody i Alfreda nie będzie musiała wychodzić z samochodem. Tutaj myślę, że pójdziemy na ten wniosek. Stały burmistrz było, wytyczyli to, to zrobili tam te plany same na tę drogę tam, a mostu piąty rok już nie ma. Piąty rok. Pani burmistrz z kwitkami przyszła, buty poobijała, gdzieś narobiła, płynie na to zrobiła. Zachodzę do ludzi, spytam się tam tych szkutów, kiedy drogę będą będzie pracować. Nie ma funduszy. No to ja to biorę, tam przedtem mierzą, wytyczył, wszystko pięknie, ładnie, płynie za to ze swój zrób. Pan burmistrz jak to mosty na prawo remonta, bo były mosty, jeździło się. A teraz nie ma nic. To jest jedno. A drugą ulicę wypadł na Bukłowo. Na Bukłowie tyle samochodów, bo leci pode mnie, wrócała jeszcze z powrotem. Nie ma drogi, nic, nie ma nic. A tam od posiłku za czasu wyjrzu, kierowca jedzie, urwał to. Dziura w drodze. Gazowca na wyjdzie kamienia, wykapienie zostało, a ten proces są drobny, poza szczotowana. Ja pan burmistrz mówił. Tam trzeba było spony troszkę dać, tak by tam porychtować z wybór. Tam jest 10 budynków, jest też ludzie nawet po 70 lat. Bo u tego się odpiada się włożył. Mówi, jaką drogę macie? To mnie przyjechałem, bo tutaj przyjechało, to co? Siedzi nie budować. Tak ja jestem po budem do góry. Dołki góry pan mówi. Mówi, nie do jak. Tam ja mówię, że budować takie, co robisz po drodze. Tyle to szansa na to, że nie ma nic. Jest jedno, a po drugie, pan policja. Tych krosowców. Nauczyć jeździć rok po tym łąkach, po tych polach. Bo jak nie, to ja ją nie robię. Na prąd, bo rozciągnę rynkę, albo coś takiego, kurwę sobie w kierunku. Ja pójdę siedzieć, ale on był mój. Skończmy razem po tych polach. Po drodze, po polach, po łąki, w kierunku z usłonem. Proszę przyjść. Mostek trzeba poprawić, tak problem chyba, ten problem istnieje jeszcze za Juliana, istnieje cały czas za mnie i teraz się z powrotem tam dopóki nie zrobi się drogi i to myślę, że w tym studium zagospodarowania będziemy musieć zrobić. Dopóki nie zrobi się takiej drogi, która będzie przebiegać między Zalasową a Wiskuszoną przez Kękowę, aż tam wyjdzie pod Banacha, to tam nigdy nie będzie działać. Trzeba po prostu wpisać tę drogę, żeby ona w planach była, chociaż funkcjonowała. Bo tak, nagle wszystko mówi, to jest nasza droga. My wydajemy środki finansowe z gminy, nie możemy dać mnie na nasz teren. I to jest takie zapytanie. Mi się tak udawało, żeśmy tak rugali i jakoś to szło. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o przepływ, to trzeba naprawić z naszego, z naszych pieniędzy. Natomiast nie ma innego rozwiązania chyba w tej drogi, jeżeli chcemy w ogóle tam utrzymać, żeby tam osiedla były. Bo to, tak jak pan mówi, panie burmistrzu, że jest was tam kilka domów 80-letnich, czyli osób, czyli ma się to raczej ku temu, że ludzie stamtąd odpływają. No i to jest bardzo ważny teren. Tylko, że całe życie był problem z drogą i nierozwiązane było przed wojną, po wojnie, dzisiaj nie tak. No chcemy, żeby był dojazd. Ja uważam, że nikt mnie do sądu nie poda, czy do sądu nie poda, nikt mnie nie skaże, jeżeli my utrzymamy dojazd okręty pogotowia do waszych mieszkań. Musimy utrzymać. To nie ma dyskusji i trzeba w jakiś sposób to podejmować, bo dostęp lekarza z
przypadku choroby musi. My z nimi do interesu nie chcemy wchodzić, bo oni tak, gmina wydała, a oni wyszli od kopalki, pamiętam pan jak to było. Wysłali kopalkę, rozkaz na siebie, myśmy dopiero musieli wtedy jeszcze swoją wysyłać. Oni wysyłają potem 60-40-tonowe samochody, a my chcemy karek komputera kolorowo przejechać. Taki jest cały problem z nimi, z interesem. Ale niestety, co często widzimy, jakie są manipulacje. Nawieśnictwo i lasy państwowe to jest państwo w państwie. Jak się ktoś zaczął upominać o to, żeby oni się dzielili podatkiem z dochodu ze sprzedanego drzewa, to poruszyli kościół, żeby nasłać na ludzi i powiedzieć, nie, oni chcą lasy pan sprzedać, sprywatyzować. Zaczęli się tak bronić, że na samorządowców nasyłali wszystkich. Bo prawda jest taka, lasy w gminie powinny należeć do gromady, do gminy i my byśmy sobie poradzili, bo byśmy i zasadzili, jakby trzeba było wycięli, sprzedali, nie wiem, ale jak z tym pomysłem, jak się pojawia, to przeważnie wybory przekazują. Emil, ja już się ucieszyłem, jak myśmy zrobili ci ten rok w 2010 roku, mówię tak, że mina nie będę widział na zebraniu. No i widzę, widzę, że jest to stopnie. I tutaj do policji się zwracamy. Jeżeli jest zakaz wjazdu, a tam rzeczywiście taka ulica Areja i te nasze ulice to nie są na autobusy. Jeżeli autobus przejedzie, a jest mokro, a wtedy jedzie, co pada też, bo przecież jak jest sucho, to se dzieci dojdą, to przecież mamy za mamy. Droga wąska, fosy głębokie i się załamuje, to się po prostu rozpaczają. Masakra. Bardzo proszę, żebyście dzwonili w takich sytuacjach, jak oni jeżdżą, bo tutaj trzeba na policję. No, my często, że przejedzie 10 autobusów do roku, będziemy musieć wyłożyć waszych pieniędzy kolejne pół miliona. To bez sensu. To nie interes. Ale bardzo proszę, żebyście pilnowali tych ludzi, jak wiecie, co to. Bo forsować to, tam są fosy, które powinny być w tym miejscu. Jak pan jeździł, tam się... Ale tu na ofosowaniu prawie sobie przeznaczono pieniądze, ale myślę, że są te stany na daleko, są te zapłacze stany, no to przejdźcie i popatrzcie, jak to ma być. Część jest przebrana, ale część jest najprawdopodobniej na przyszły rok. Dziękuję. Proszę bardzo. Rzeczywiście, zarośnięte jest i widać. A tak jak
zaczniemy, to jakieś... Tam się minęło coś, że nie też. Nie, zmieniło się. Jakie dziecko pasowało do przeleczenia. Niektórych dziecko też poza czasem zaleczył. Tak, tak. Że pasowało do przeleczenia. Nie, że to by ze straży to wycinali. Jakby jakąś klasę tam. Prosimy, jeśli stara, to ten burmistrz podpowiada, żeby jak kiedy zakładną do urzędu, to żeby zgłosił do komunalnych na Tabiecie, który ma na razie końcówkę imprezy, po krótku uczynienie się zbliża listopadu, żeby biorą się do uczynienia, że jest kilka punktów takich, że mam nawet ładne listy wypisane na ulicy. Myślę, że to tak, myślę, że chodzi o miejski wiczar, bo tylko są podpisania, więc nie trudno. Mieszkańcy otrzymano, dosyć szeroko. No ale też jest to część Czerwy Miejskiej, a takich punktów na ulicy Granicznej, też jest tam taki problemowy odcinek. Także to jest wszystko już zgłoszone na bieżąco. Wybraca pan. Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo. Od papugi na dół. Przekazujemy, przekazują nam podatkę Kubę. Część drogi przechodzi na gminę. Dostępu na drogę. Dalej ta droga nie będzie uregulowana. Także, ale będzie figurowała jako droga transportu wiejskiego. Jeżeli tam jest kłopot, to pewnie znowu podmiotowy przez przepust, nie? No, trzeba to po prostu porównować. To innego wyjścia nie ma. Pani Olszewska. Dziękujemy Panie Wojewódzku, Pani Olszewska. W dobrym kierunku to idzie. No, w dobrym kierunku to idzie, bo przyjęli to. Załatwiliśmy tą wymianę, co pamiętacie, Woliniki i Wola Lubelska z tego transformatora na Wolnikach. To już się udało zrobić. Następnym działaniem będzie tutaj ta wymiana tych słuchów, co w 1965 roku były budowane. Wymiana tutaj na 11 to była, czy to było na 14. Idzie to do drugiego. Każdy tutaj jest po drodze. Ale ty wspomniał o tym miejscu. Limit twoich dróg został wykorzystany. Ale już się rozlatuje do. A to zgodnie. Zgodnie, bo wtedy nie wiem. To rzeczywiście. Więc tak to oczywiście zamknięte. To jest tak, że oni cyklicznie będą robić wymianę wszystkich cukrów zaraz. Ja pamiętam jako dziecko, to 64-65 rok cukry składamy. I ta część cukru, już jest, duża część cukru jest zmieniona na te cukry, one się nazywają, nie ma fachowa, nie mam jej tam, surowa. Chciałem, że sam fachowa dam podpowiedź, surowa.
to jest Karnowski. To jest nasza, nasza biała. Myślałem, że urobimy to do rzeczy białej, ale to jest Karnowski. No właśnie. Tam jest na pewno 500 lat. 500 lat. To jest... Wspólnie na gminę będziemy we wsi się składać
wody jest planem zarazowym. I to jest 40% mieszkańców tylko zaproponowanego. Czyli jakby wszystkich chciał do wszystkich instalacji dołożyć, to jest masakra. Nie da się. Mamy zabudowę taką, jaką mamy. Natomiast przy okazji, jeżeli ktoś wybrał, to mówię tym drugim sposobem. Jeżeli was jest dwóch, to już jest po 20 miejsc. A jak trzech, no to jest już mniej. Po 17. I teraz cztery domy nie ma problemu, domy nie. Natomiast no dzisiaj też, spróbujcie dzisiaj zrobić indywidualnie gaz. Zaraz wam policzą, po prostu się nie... Ktoś za to musi zapłacić, nie ma produkcji. Ja bym był zgodny, żeby ta woda tam była. Dlatego jakby się pojawił jakiś wniosek taki, że ktoś dołoży do tego Unia Europejska, to by panu poradził. Natomiast dzisiaj powstaje przed dylematem, skąd mam wziąć pieniądze tych ludzi, którzy tu siedzą, żeby panu zrobić dołożę. Nie umiem panu powiedzieć z przestrzeni, nie widząc mapy i nie badając czego. Tam była, że mężczyzna,